Chwałę naszym Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, a bracia siostry, pokój Boże. gdy czytamy w sobie Bożym, pragnę dzisiaj coś czytać na ten temat, jednostka Bóg powoływał jednostki po to, aby przysposobić lud, aby, bo w oczach Bożych najważniejszy jest lud. Ludzie, po prostu zgromadzenie Jego ludu jest najważniejsze. Powołał czy Mojżesza, czy powołał, powoływał proroków, czy powołyła sędziów. Po to, aby lud był przysposobiony. I tak samo gdy patrzymy w Nowym Testamencie, widzimy o tym troszeczkę jest inaczej. Tutaj dzisiaj będę czytał, ale wielokrotnie czy apostoł Paweł, czy apostoł Piotr porównuje czy to kościół do ciała, czy też porównuje do budowli do świątyni Bożej. Po prostu, że nasze życie jest pewnym rodzajem budowania. Że nasze życie jest też wzrostem, tak jak my rodzimy się, później wzrastamy, później się starzejemy, odchodzimy do wieczności. Tak samo i Kościół wzrasta. Jest to Bożym pragnieniem, abyśmy wzrastali. Jest to Bożym pragnieniem, aby nasze życie ulegało przemianie. I to w oczach Bożych jest Bożym pragnieniem. I przecież też będę dzisiaj czytał o tym, że. Bożym pragnieniem jest, aż wszyscy dorośniemy do wymiarów Jezusa Chrystusa. A jakże mało wypełniamy tej woli, jakże mało w tym kierunku idziemy i pragniemy, aby obraz Jezusa, aby Jezus właśnie nie obraz, tylko sam Jezus Chrystus był widoczny w naszym życiu, w charakterze, w postępowaniu, w codziennym życiu nie w wyglądzie, ale właśnie w postępowaniu, w czynach tym, co czynim. Może zacznę czytać Boże Słowo, to jest listu do Efezjan, czwartego rozdziału, Boże. Przeczytam od pierwszego, może po szesnasty werset, może po siedemnasty. Po siedemnasty werset ten fragment Bożego Słowa. Napominam Was tedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali jak. Przystoi na powołanie wasze z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, spójni w pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Która należy do Waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich, we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Chciejmy to zapamiętać, ten siódmy werset, że każdemu z nas, może ja odwołam się zaraz do tego wersetu, który jest w pierwszym liście Piotra, tam też jest napisane podobne słowo. Czyli potwierdzenie tego słowa jest napisane, to jest czwarty rozdział, a dziesiąty werset brzmi tak: Usługujcie jedni drugim darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Każdy, i tu apostoł Paweł też pisze, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Każdemu z nas, każdy z nas coś otrzymał. att börja. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokości, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że w wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to jest ten sam, co wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do... Do jedności wiary, poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki. Przez oszustwo ludzkie, przez postęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz, abyś, a, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową w Chrystusa i z, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już nie postępowali jak poganie postępują, w próżności umysłu swego. Widzimy, apostoł Paweł pisząc do wierzących, pisząc do chrześcijan w Efezie, mówi o tym, że nasze życie chrześcijańskie, życie zboru, czy życie społeczności, życie Kościołu przyrównuje do ciała. Społeczność przyrównuje do ciała, ten zbór też przyrównał do ciała. I mówi o tym, że ciało wzrasta nawzajem zasilające przez, nawzajem zasilające się stawy. I ktoś kiedyś powiedział, że na tyle łańcuch jest mocny, na ile jest mocne najsłabsze ogniwo. Na tyle mocne. I na tyle zbór jest mocny, na tyle zbór jest silny, na ile najsłabszy członek jest silny. I dlatego też musimy wiedzieć, bo często patrzymy naprzód, patrzymy, że to bracia, że tu, którzy usługują, powinni w ten sposób, ale Słowo Boże tak nie mówi. Słowo Boże w liście Piotra, Piotr pisze, że budujemy się jako te żywe kamienie. Żywe kamienie, każdy z nas powinien się budować, wzrastać, aby do być w oczekiwaniach Pana Jezusa, żeby to, czego Jezus oczekuje od nas, aby było to w Jego życiu. Wiedząc, że razem wszyscy tworzymy kościół. I na ile ja jestem słaby, zresztą Słowo Boże mówi o tym również w tym 12 rozdziale, że jako apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian o, tych, o całym ciele, że nieka ręka nie. jest i nie, że nie potrzebuje nogi, i tak dalej, i tak dalej. Tam słowo Boże mówi: potrzebujemy siebie nawzajem. I tutaj jest właśnie napisane, że Bóg każdemu z nas udzielił pewnej daru łaski. Jak pisze piot, każdemu, każdy z nas coś od niego otrzymał. Często siedzimy gdzieś tam w ławce i mówimy: My tam niczego nie otrzymaliśmy, my tam nic nie mamy. To jest kłamstwo, to jest oszustwo. Każdy z nas, bo tak mówi Boże Słowo, coś otrzymał, aby wnieść coś do wspólnoty, aby budować brata, budować siostrę, budować się nawzajem, abyśmy mogli wzrastać w Jezusie Chrystusie, abyśmy do czego, bo. Gdy wzrośniemy, gdy będziemy wzrastali, gdy do, do dzieła posługiwania kościół ma być przygotowany do służenia, do posługiwania innym, ludziom po prostu, przede wszystkim Bogu, bo Słowo Boże mówi, że budujemy aby tą duchową świątynię, aby składać duchowe te ofiary przyjemne Bogu, ale też aby usługiwać tym, którzy są na zewnątrz, aby usługiwać im poprzez przede wszystkim zwiastowanie dobrej nowiny, ale też i w różny sposób, pomagając w taki czy w inny sposób. Słowo Boże mówi: „A wszyscy dojdziemy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej". Jest to Bożym pragnieniem do naszego życia, ale potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy się nawzajem. Często zwalamy y, wszystką pracę, czy uważamy, że ci, którzy tu stają, czy usługują, że oni, a my sobie siedzimy i jest w porządku. Nie. Każdy z nas, gdy stanie przed Bożym obliczem, zda relację ze swojego życia. I każdy z nas, jak ci sudzy, który Pan wyjeżdżał, otrzymał talent. Każdy z nas. Jedni otrzymali więcej według możliwości, drudzy otrzymali mniej. Ale chodzi, tu nie chodziło o to, czy ktoś miał więcej, czy ktoś miał mniej, tylko chodziło o pomnożenie. Chodziło o pomnożenie tych talentów. A wiemy o tym, że jeden co zrobił, poszedł, zakopał. Nic z tym nie zrobił. Oddał z powrotem panu. Ale jednak to w oczach pana nie, było właści, nie była właściwa postawa. W oczach pana była postawa, aby pójść. Pomnażać to, aby to wzrastało. I tak samo jest w życiu chrześcijan w nas. Każdy z nas coś otrzymał. Nie wiem, co otrzymałeś, nie wiem, co każdy z nas otrzymał, ale jeżeli chcemy szukać, jeżeli poprosimy Pana, aby Pan pokazał, w czym możemy usługiwać, często nam dał jakieś talenty. My nawet o tym nie wiemy, że to jest z Boga, abyśmy mogli tym usługiwać jedni. Drugim. Chrystus Pan to uczynił tak: ustanowił apostołów, ustanowi proroków, ustanowił pasterzy, ustanowi ewangelistów, ustanowił nauczycieli. Tak, ale na tym się nie kończy. Na tym się nie kończy. Jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, których Bóg ustanowił. Pan Jezus dał talenty swojemu kościołowi, po to, abyśmy wzrastali. Nie jesteś gdzieś tam. Yy, yy, Zapomniany, gdzieś tam daleko mówisz: Ja nic nie mogę, ja nic nie potrafię. To jest nieprawdą. Ty możesz, ty potrafisz. I powiem szczerze: gdy staniemy przed Bożym Obliczem, zdamy relację i otrzymamy nagrodę za to, co nam powierzono i co myśmy z tym zrobili. Co myśmy z tym zrobili, co nam powierzono. Często nawet się nie pytamy. Często nawet nie chcemy wiedzieć, co Bóg nam dał. Może często uważamy, że to by było za ciężkie dla nas, może czy modlitwa wstawiennicza, czy może jakiś inny dar, czy coś innego. Często nawet o to nie prosimy, nawet o, tym nie, o to się nie rozpytujemy, no bo może ciało by mówiło całkiem coś innego, że się nie chce, a po co, a dlaczego. Ale Słowo Boże mówi, że gdy staniemy przed Jego obliczem, Zdamy relację ze swojego życia. Na ile przyczyniłeś się do budowania Kościoła? Na ile przyczyniłeś się do tego, co Bóg ci dał, abyś usługiwał tym darem łaski, które otrzymałeś? Czyli nie z nas. Nie z naszych umiejętności, nie z tego, co wypracujemy, nie z tego, co mamy, ale dar łaski, czyli coś, co otrzymujemy za darmo, niezależnie od tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. To otrzymujemy. I Słowo Boże mówi: Jeżeli to otrzymałeś, abyśmy dalej służyli innym, aby to było widoczne w naszym życiu. Bo Słowo Boże mówi, że to całe ciało, że my jesteśmy jednym ciałem. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś choruje duchowo, ma to wpływ na całą społeczność. Może nam się wydawać, że nie ma żadnego wpływu, nieprawdą jest. Ma wpływ. Jeżeli ty upadasz, czy zbór nie ponosi jakichś konsekwencji, czy po prostu nie przychodzi pewne rzeczy do życia zboru, do życia społeczności, w której jesteś, jest, to ma wpływ. Chociaż często mówię, że Kościół Boży to dzisiaj jest na środka znieczulających, że ktoś choruje. Choruje jakiś członek, a my bierzemy środki znieczulające i nas to nie interesuje. A upadnie, to upadnie, odejdzie, to odejdzie, przyjdzie następny, może. Często tak podchodzimy, często tak podchodzimy do życia chrześcijańskiego, do życia zborowego. Ale to nie jest Bożym pragnieniem. To nie jest Bożą wolą, aby tak było, ale Bożą wolą jest, aż wszyscy, którzy jesteśmy, dorośniemy do pełni wymiarów Chrystusowych, a wszyscy dojdziemy do celu, do nagrody w niebie. Wszyscy. Zobaczcie, da apostoł Paweł pisze: Mąż Boży, który mówi: Jeżeli ktoś upada, czy ktoś choruje, już nie pamiętam dokładnie, czyż ja tego nie przeżywam, czy też w moim życiu tego nie ma. On zabiegał ustawicznie nocą i dniem za zbory, które założył, ale też i za wszystkich chrześcijan. Modlił się, gdy ktoś upada, czy ja tego też nie upadam, czy jakby tak powiedzieć można było, czy tak nie jest. Po prostu ten ból przeżywa. A my często nie jesteśmy zainteresowani. Bo nawet nie poszukaliśmy tego, Czego, co otrzymaliśmy od Szechmogącego Pana, aby usłużyć jedni drugim. Słowo Boże mówi o ciele, Słowo Boże mówi o budowli, Słowo Boże mówi o tym, że my powinniśmy to czynić. Sami ktoś nas nie zbuduje. Słowo Boże mówi, że jako żywe kamienie mamy się budować, Piotr pisze. To duchowe, w tą świątynię duchową. Żywe kamienie. Apostoł Paweł pisze o tej budowli z różnych rzeczy. Że niektóre spłoną. Niektóre. A gdy widzimy ze złota srebra i z drogich kamieni, gdy się buduje, a Pan Jezus mówi zboru w Laodicei, Radzę Ci, abyś u mnie nabył. U mnie nabył. Czyli to, co czynimy zgodnie z wolą Bożą i to, co bierzemy od Jezusa, co wzięliśmy, aby usługiwać innym, to ma wartość przed Bożym obliczem. A to, z czego my sami budujemy, to i tak co Boże mówi, to spłonie. Tego nie będzie. Dlatego. Dzisiejszego poranku chcę Was zachęcić do tego, abyśmy spojrzeli na swoje życie, abyśmy zapytali się Pana, co też Pan od nas oczekuje, co, czym łaskawie nas obdarzył, w czym mamy usłużyć bratu, w czym mamy usłużyć siostrze. Może to jest niepopularne, powiem kiedyś byłem. To już wspominałem raz, ale jeszcze powiem raz. Kiedyś byłem tak y, u dentysty. Pani dentystki, stomatolog, jak to woli, i tak rozmawiamy na temat miłości z nią i tak dalej mówię o dobrocznie dzieci. I taka Boża Myśl przyszła. Ja jej powiedziałem, że objawem miłości jest to, że komuś poświęcimy nawet czas, aby z nim porozmawiać, aby go wysłuchać. To jest też miłość. Nie musimy wielu rzeczy czynić, ale też poświęcić czas komuś. Chociaż może kogoś nie lubimy, może już tyle razy słyszeliśmy te same rzeczy, ale poświęcić czas, być z nim w społeczności, to jest też miłość. Możemy w ten sposób usługiwać sobie jedni drugim, bo potrzebujemy siebie nawzajem potrzebujemy rozmawiać, potrzebujemy mieć społeczność, potrzebujemy tego wszystkiego. Ale Słowo Boże nas zachęca właśnie do tego, abyśmy poszukali, w czym mam usługiwać bratu. Czym mam usłużyć siostrze? Czym mam usłużyć panie społeczności, Twojemu kościołowi, Twoim wybranym, Twoim świętym, którzy są odkupieni Twoją drogocenną krwią? Coś mi dałeś, bo Słowo Boże mówi, że każdy z nas, każdy z nas otrzymał ten dar łaski. Czyli nie jesteś gorszy, nie jesteś lepszy, każdy jest równy. I powiem Wam, kacznodzieja pisze taką ciekawą rzecz. Kto zrozumie, to zrozumie. Nie najszybszemu przypada nagroda, abyśmy też wiedzieli. Może Cię nie było widać, może yy, nawet nikt nie słyszał twojej modlitwy. A przyjdzie dzień, gdy staniesz przed Bożym obliczem i otrzymasz nagrodę za to, bo czyniłeś to, co Bóg to do czego Cię powołał i jaką Ci okazał łaskę i okazał miłość. Jednym bardzo łatwo przychodzi wstawiać się i modlić za drugimi. Drugi nawet o tym nie myślą. Widać, masz ten dar łaski, w tym, aby może wstawiać się za kim, aby wołać za kim. Może inny dar łaski, ale musimy to rozpoznać. I gdy rozpoznamy, gdy Kościół Boży, gdy Zbór Pański zacznie działać w tym kierunku, zaczniemy to czynić, zacznie, zaczniemy wzrastać. To jest normalne, zacznie się objawiać chwała Boża, bo będzie Boży porządek. Będzie Boży porządek, bo Bóg jest Bogiem pokoju, a nie nieporządku. Czyli będzie w tym wszystkim Boży porządek. I jak jest Boży porządek, wówczas Pan zaczyna się objawiać. Wówczas Pan zaczyna syłać swoje Boże błogosławieństwo. Nie inaczej. Ludzie w Starym Testamencie, te jednostki, zostały powołane po to, aby przyprowadzić lud do porządku, do społeczności z Panem, aby Pan mógł działać, aby Pan mógł objawiać swoją chwałę i swoją moc spośród swojego ludu. Czytamy w Psalmie o tym, że On mieszka w chwałach swojego ludu. W innym tłumaczeniu, że on jest chwałą swojego ludu. Ale w jaki sposób, jeżeli, jeżeli lud żył w niepo nie nieporządnie, niewłaściwy, jeżeli Kościół jest e, niewłaści są niewłaściwe relacje, niewłaściwe rzeczy w kościele, jeżeli nie szukamy tego, co jest Boże, nie szukamy swoje swojego miejsca w ciele Jezusa Chrystusa? Nie każdy jest głową. Nie każdy jest rękoma, nie każdy jest taki. Słowo Boże mówi: Są takie członki w ciele i są takie członki w ciele. Są wszystkie, całe. Ale Bóg cudownie to wszystko stworzył, tak jak nasze ciało, tak cudownie stworzył Kościół. Ale abyśmy wiedzieli i poszukali miejsce, w którym Bóg mnie widzi, w którym Bóg mi dał ten dar łaski, aby mógł usługiwać Kościołowi. I gdy przyjdzie dzień, do, odejdziesz do wieczności. Otrzymasz za to nagrodę od Jezusa Chrystusa, Pana, który nas powołał do swojej chwały, który obdarował nas swoją łaską i swoim miłosierdziem. Dlatego jeszcze raz chcę Was zachęcić: poszukaj miejsca, w którym widzicie Jezus Chrystus. Zobacz, jaki masz dar łaski od Niego i zacznij usługiwać tym w Kościele. W jaki sposób? Nie wiem, nie wiem, jaki masz dar. Ty musisz poszukać. Ty musisz wiedzieć. Dlatego też wstaniemy jeszcze raz, uwielbimy naszego Pana. Jeszcze raz wywyższymy Jego święte imię.